Reguła wydatkowa Ministerstwa Finansów tak naprawdę oznacza, że wracamy do sterowania centralnego krajem, do tego, że rząd w Warszawie wie lepiej, jaki poziom zadłużenia mają mieć samorządy i odmawia im prawa do bankructwa. Zauważmy, że rząd cały czas przekazuje bardzo dużo kompetencji samorządom, ale w ślad za tymi kompetencjami nie idą pieniądze, albo pieniądze samorządy otrzymują znacznie później i w znacznie mniejszym stopniu. Stąd samorządy są w dramatycznej czasami sytuacji i zaczynają szukać nadzwyczajnych oszczędności. Samorządy mają różne strategie i to właśnie jest fantastyczne, że o ile jeden samorząd, czy dwa samorządy, czy jeszcze więcej samorządów się pomyli, to inne nie powielają tego błędu, tak jak jest w przypadku decyzji rządu centralnego. Samorządy podejmują strategię zarówno zwiększania obciążeń podatkowych, tak jak to robi rząd w Warszawie, jak i też próbują redukować administrację, szukać oszczędności w lepszym zarządzaniu, w sprzedaży niepotrzebnego, a do tej pory posiadanego majątku. Są różne sposoby funkcjonowania w trudniejszych czasach. Ostatnie badania szwajcarskie wykazały, że tam, gdzie jest dobrze zorganizowany samorząd, tam, gdzie obywatele mogą w większym stopniu wpływać na decyzje władz, tam są niższe podatki i lepsza jakość życia w takim samorządzie. Stąd i w Polsce mamy samorządy, które mogą zbankrutować, bo władze za bardzo inwestowały w rzeczy niepotrzebne, w kolejne stadiony, baseny, które nie są w stanie jakby podnieść aż tak bardzo jakości życia, natomiast bardzo znacząco obciążają finanse danego samorządu. I są samorządy, które przodują w różnego rodzaju rankingach, ściągają inwestycje, są wzorowe, jeżeli chodzi o rozwój i możliwości, jakie samorząd stwarza na swoim terenie.